Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Witam Państwu. Wszystkie osoby na naszym kanale Franchise TV, czyli na takim kanale na YouTubie, gdzie transmitujemy, no nie tylko na YouTubie, bo także na Facebooku i na innych social media, gdzie transmitujemy wywiady, przeprowadzamy po prostu wywiady z franchise-zadawcami. Jeśli uznamy, że jakaś franchise jest interesująca i coś ciekawego ma do zaproponowania, coś innowacyjnego, to zapraszamy zawsze gości i takie wywiady przeprowadzamy. Zapraszam także do śledzenia innych naszych wywiadów już na kanale, bo już jakąś taką historię też mamy stworzoną. Także dzisiaj mam przyjemność gościć tutaj na live'ie pana Kamila Karagę, który jest dyrektorem do spraw rozwoju systemu franczyzowego w placówkach antywindykacyjnych. Może to trochę magicznie brzmieć dla osób, które może jeszcze nie słyszały takiego hasła jak antywindykacja. Też mam nadzieję, że pan Kamil nam przybliży całą definicję i całą ideę związaną z siecią franczyzową właśnie placówek antywindykacyjnych, więc myślę, że będzie ciekawie. Ja tylko na wstępie też chciałem zaznaczyć, że jeśli ktoś byłby zainteresowany też właśnie może na podstawie tych informacji, które zaraz pan Kamil będzie, mam nadzieję, bardzo ciekawych przekazywał, coś więcej się dowiedzieć na temat sieci, zapraszamy na nasz portal. To jest jeden z większych katalogów franczyz w Polsce, franczyzowo.pl, i tam więcej informacji na temat sieci, między innymi placówek antywindykacyjnych, także kontakt do pana Kamila można znaleźć. Także dzień dobry panie Kamilu. Dzień dobry panie Robercie, witam serdecznie wszystkich naszych widzów. Też również pana witam. Zawsze mamy tak na początku, że chwilkę czekamy, dlatego że materiał musi się, ten nasz stream, który puściliśmy, trochę rozpłynąć, mówiąc kolokwialnie, po sieci, dlatego że z lekkim opóźnieniem dociera też do użytkowników i do użytkowników Facebooka czy do użytkowników YouTube'a, ale myślę, że już będziemy mogli za chwilę ruszać. Zapis z tego naszego materiału będzie, no myślę, dożywotnio do obejrzenia na naszych kanałach, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Panie Kamilu, ja zapraszając pana jako przedstawiciela placówek antywindykacyjnych dzisiaj właśnie do naszej telewizji franczyzowej, no mówiąc szczerze, byłem zaciekawiony tak naprawdę, bo hasło placówka antywindykacyjna, otwórz własną kancelarię prawną, nie będąc prawnikiem, no jest czymś, co mnie bardzo zainteresowało, no bo brzmi dość tak no innowacyjnie. Mógłby pan coś powiedzieć w tym zakresie? Zgadzam się z tą tezą, że jest to hasło bardzo innowacyjne. Zacznijmy może w ogóle od wyjaśnienia samej definicji antywindykacja, czym ona tak naprawdę jest. Mówiąc wprost, jest ona przeciwieństwem, jest zbiorem działań, które mają być przeciwieństwem windykacji, tak? Mówiąc wprost, czyli robimy wszystko, aby zapobiegać przede wszystkim bycia windykowanym. A jeżeli ktoś już ma taką sytuację, że ta windykacja już go dotknęła, to staramy się wykonać takie działania, aby jak możliwie jak najmniej dotkliwie został tak jakby klient potraktowany, tak? Czyli żeby jak najlepiej wylądował na tak zwane cztery łapy, tak? Chodzi o to, aby klienta zabezpieczyć przed wszelkimi konsekwencjami wszelkich zadłużeń, czyli antywindykacja w skrócie jest to przeciwdziałanie zadłużeniom i ich konsekwencjom oraz zapobieganie. Czyli mówiąc w skrócie, są Państwo po dobrej stronie medalu, można tak powiedzieć, prawda? Można tak powiedzieć, spotkałem już się z tym określeniem, że walczymy po dobrej stronie mocy, tak, zgadzam się. To też wydaje się, że przekłada się na jakiś taki komfort w zakresie pracy, no bo jeśli pracuje się, tak mi się wydaje przynajmniej, w takiej branży, która wiąże się z pomocą osobom, konsumentom, firmom także w jakichś problemach, to też zapewne takim ekwiwalentem tych osób jest jakaś wdzięczność, jakiś szacunek do pracy, a to ogólnie chyba sprzyja całej atmosferze u Państwa w firmie. Nie mylę się, myślę.
Tak, zdecydowanie, tak jak windykator, komornik kojarzy nam się z kimś takim złym, który do nas przychodzi zabrać nam ostatnią cenną rzecz, którą mamy, no tak jakby my zjawiamy się w tej białej zbroi po to, aby im stawić czoła. Faktycznie, te działania, ta branża opiera się na pomaganiu ludziom, tak, czyli zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają mniejsze, większe lub bardzo duże problemy, którzy tak naprawdę nie wiedzą, nie wiedzieli do tej pory, że są rozwiązania, które mogą tak jakby te problemy spowodować, żeby te problemy zniknęły i mogą z nich skorzystać. I faktycznie później ci klienci, którzy uzyskują taką sytuację, która jest dla nich komfortowa, która pozwala im zacząć od nowa, która w pewnym sensie pozbywają się wszystkich problemów i mogą wykonać nowy start, tak, bez jakiegoś obciążenia, ponieważ to się wiąże zawsze takie zadłużenie z obciążeniami, czy to psychicznymi, czy to oczywiście związanymi z pracą, czy z jakimikolwiek innymi dziedzinami życia, ci klienci później są bardzo, bardzo wdzięczni, tak? Czyli to przynosi ogromną satysfakcję na pewno. Można powiedzieć, że są Państwo taką kancelarią prawną, która jakby zajmuje się oddłużaniem, tak? Rozumiem, ochroną majątku i jest to jakaś, rozumiem, nisza na rynku, tak? No bo samych kancelarii prawnych trochę już w Polsce jest, a ja jakby w tym rynku franczyzowym siedzę już dość długo. Obserwuję w różnych branżach różne trendy i tak jakby Państwo są jakby jedyni, czyli jakby ta oferta Państwa jest taka, można powiedzieć, jakiś rodzynek na rynku franczyz. No mamy bardzo dużo gastronomii, mamy inne firmy usługowe, a faktycznie no, placówka antywindykacyjna jest jedna, ale sama jakby idea właśnie związana z antywindykacją, ochroną majątku, no ja się z taką franczyzą jeszcze nie spotkałem i też chciałem jakby zapytać pod tym kątem, bo to też interesuje widzów naszego kanału, też naszych czytelników, naszego katalogu, że okej, tutaj jakby mniej więcej się dowiedzieliśmy, czym się zajmujemy, ale w jaki sposób jest to skrojone na franczyzę, tak? To znaczy też obiło mi się takie hasło, że można założyć własną kancelarię prawną, nie będąc prawnikiem, tak? Czyli co, przystępując do sieci franczyzowej Państwa, mogę prowadzić kancelarię prawną, czy jak to wygląda? Oczywiście. Prowadząc naszą placówkę, prowadzicie Państwo przedstawicielstwo naszej placówki, naszej centrali, tak? My mamy wykwalifikowanych prawników, którzy od lat zajmują się tylko i wyłącznie tą dziedziną prawa. Nie tak jak przykładowo są kancelarie, które zajmują się wszystkim. My specjalizujemy się tylko i wyłącznie w zadłużeniach. I taki franczyzobiorca jest po prostu naszym wsparciem, osobą, która pomaga pozyskiwać nam klientów, tych, których my dajemy, ale także uczymy tego, w jaki sposób tych klientów pozyskiwać na rynku, w jaki sposób z nimi rozmawiać, w jaki sposób ich obsługiwać. I w połączeniu z naszą mocą prawną, przerobową, czyli taką naszymi mocami prawnymi, wykonujemy wspólnie usługę dla klienta. Czyli franczyzobiorca jest odpowiedzialny tak naprawdę tylko za obsługę sprzedażową, obsługę taką administracyjną, a wszystkie działania prawne, wszystkie działania merytoryczne są po naszej stronie, czyli tak naprawdę przystępując do sieci, jakby jestem odpowiedzialny za budowanie relacji z klientem, tak? Tworzenie jakiejś swojej struktury sprzedażowej, ale całe wsparcie merytoryczne jakby Państwo zapewniają, tak? Czyli tam nie wiem, pracę prawników, no jakby też dokładnie te rzeczy, tak? Czyli jakby pisma procesowe, tak? Całe wsparcie merytoryczne związane z prawem, z pisaniem wniosków, to wszystko jakby zapewnia centrala, tak? Dobrze to zrozumiałem? Tak. Osoba, która prowadzi taką placówkę, czyli franczyzobiorca, w żaden sposób nie jest odpowiedzialny merytorycznie, prawnie za działania, które wykonuje, ponieważ zapewniamy to my, czyli my, nasi prawnicy,
który na każdym etapie współpracy dla franczyzobiorcy jest dedykowany prawnik z działu prawnego, z którym na bieżąco ma kontakt, który wspiera go we wszelkich różnych zapytaniach, jak odpowiedzieć, ponieważ te sprawy są bardzo różne. I w zasadzie franczyzobiorca tylko i wyłącznie buduje relacje z klientem, opiekuje się nim i jest pośrednikiem pomiędzy naszymi prawnikami a klientem. Okej, to bardzo taki ciekawy model, bo też mam takie wrażenie, że się właśnie jaka jest w ogóle bariera wejścia, tak? Bo w sensie są jakieś rodzaje franczyzy, przy których można do Państwa przystąpić, czy w sensie nie, to jest mobilną kancelarię, czy taką stacjonarną, czy w jakiej formie ten franczyzobiorca musi się zorganizować, żeby taką kancelarię prowadzić u Państwa? Ja jeszcze może na chwileczkę, zanim odpowiem na to pytanie, wrócę tutaj do samej idei antywindykacji, tak? No, nasza sieć jest odpowiedzią w pewnym sensie na to, co się działo w zeszłym roku, na kryzys gospodarczy związany z COVID-em, z pandemią. Przełożyło się to bardzo mocno na sytuację finansową Polaków. I sposób, w który do tej pory wierzyciele próbowali odzyskiwać swoje długi, często był bardzo niezgodny z prawem i ludzie tego nie wiedzieli. Stąd jesteśmy my, aby pomóc tym ludziom tych długów się pozbyć. I teraz odpowiadając na pytanie, jakie są rodzaje franczyz. Przede wszystkim innowacyjnym rozwiązaniem naszym na rynku franczyz jest to, że można tworzyć placówkę mobilną, czyli nie wymaga to żadnego lokalu. Wystarczy komputer, wystarczy telefon, drukarka, skaner i jako agenci mobilni zdalnie obsługujemy klientów z całej Polski. Czyli może pan mieszkać w Zakopanem i może pan obsłużyć klienta, który mieszka w Sopocie. To jest ciekawe też ze względu nawet na niepewność rynku, prawda? Bo w sensie to jest na przykład może iść czwarta fala, czy znowu wymuszone pozostanie dzieci w szkołach, jakiś rodzaj home office'u, więc ta forma pracy, też widzę po zainteresowaniu franczyzobiorców, jakie franczyzy tutaj klikają u nas w katalogu, to jest na to zapotrzebowanie, na to, żeby mieć możliwość także pracy zdalnie w domu i obsługiwanie klientów, no tak naprawdę to przez tą możliwość, co daje internet, czyli w sumie z całego świata w pewnym sensie, a już na pewno z całej Polski, prawda? Zdecydowanie tak. Tutaj ten model mobilny cieszy się u nas ogromnym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że daje to ogromną swobodę, nie wiąże mnie przebywaniem w jakimś konkretnym miejscu, czy też kosztami związanymi z wynajmem lokalu. I można to połączyć spokojnie z innymi dotychczasowymi zajęciami. To jest bardzo ważne, ponieważ ludzie mają teraz taką sytuację, że prowadzą biznesy, które niestety troszeczkę te obroty nawet drastycznie spadły i szukają jakichś dodatkowych rozwiązań. I tutaj wrócę, odpowiem na pytanie a propos bariery wejścia. Bariera wejścia jest wyjątkowo niska, ponieważ wystarczy tylko 5900 zł netto, aby wejść do naszej sieci jako franczyzobiorca. To jest chyba jedna z takich, można powiedzieć, tańszych opłat, jeśli chodzi o rynek franczyzowy, bo szczerze mówiąc, z reguły to są kwoty w kilkadziesiąt tysięcy plus, a to Państwa plasuje jako taką franczyzę bardzo przystępną dla każdego, który chciałby własny biznes prowadzić. Oczywiście przed powstaniem sieci dokonaliśmy bardzo wnikliwej analizy rynku. Jeżeli chodzi o stosunek, nazwijmy to jakością inaczej, potencjału, jaki daje biznes w stosunku do ceny, no to nie ma takiej drugiej oferty na rynku i prawdopodobnie długo nie będzie, albo nigdy. Bardzo ważne jest u nas to, że polityka w naszej współpracy, ponieważ ten koszt, który ponosi franczyzobiorca, on jest jednorazowy, tak? Nie ma u nas żadnych opłat miesięcznych, żadnych kosztów za wyjście, jakichś ukrytych opłat. To też bardzo ciekawe we franczyzach. Z reguły franczyzodawcy, tak przepraszam, że przerywałem, ale no, robią opłaty, prawda? Miesięczne, jakieś tam no, quasi opłaty, często nawet można stwierdzić, czy to nawet ekonomicznie jest uzasadnione, tak? Czy jest budowanie franczyzy dla opłat, czy dla potem wspólnego zysku z franczyzobiorcą, a u Państwa widzę, jest to bardzo
jeśli mogę tak określić, no, uczciwie i bardzo racjonalnie zorganizowane, no bo rozumiem, że podczas współpracy franczyzobiorca nie ma żadnych stałych dodatkowych kosztów, tylko po prostu zarabia z wami no, czyste pieniądze już. Dokładnie. Dzięki temu nie jest to współpraca w żaden sposób wiążąca, krępująca, narzucająca jakieś tempo, jakąś presję, tak? Zdecydowanie są różne branże, które, dla których takie rozwiązanie jest wręcz ratunkiem, ponieważ dodajemy sobie do naszego arsenału usług jakąś kolejną ofertę, tak? Wracając jeszcze do tej ceny, faktycznie no, ten brak kosztów stałych wynika też z całej polityki firmy. No, my tak działamy. Chodzi o to, że skoro zajmujemy się branżą, która ma gdzieś pomagać ludziom, a nie ich dodatkowo pogrążać, to w taki sam sposób prowadzimy biznes. I to porównanie do innych sieci franczyzowych, gdzie faktycznie są jakieś takie różne ukryte opłaty i trzeba się bardzo mocno gimnastykować, żeby na te opłaty się no, w pewnym sensie nie natknąć, tak? My wyjaśniamy to takim jednym zdaniem. Nam zależy na tym, aby zarabiać z franczyzobiorcą, a nie na franczyzobiorcy. Tak, i to tak też jak ten rynek, na tym rynku franczyzowym jestem już jakiś czas. I to jest taki idealny, definicyjny, książkowy model no, symbiozy franczyzowej po prostu, prawda? Czyli grania do wspólnej bramki, a nie jak w przypadku, tutaj może nie będę używał nazw z wiadomych przyczyn, ale czasem franczyzobiorca staje się na przykład niewolnikiem franczyzodawcy, tak? Że ten ekwiwalent, stosunek partnerstwa, zobowiązania równości stron, który zresztą jawnie wynika nawet z konstytucji, prawda, z kodeksu cywilnego, jest zachwiany, tak? A tutaj jakby państwo tworzycie jedną, z tego co rozumiem oczywiście, jedną taką drużynę, no choćby nawet udowadniając, że tych opłat nie ma. No dobra, ale jak jestem już przy tym, w tym miejscu, to myślę, że to jest jedna rzecz, która bardzo ciekawi też osoby, które będą ten wywiad z panem oglądać, że okej, mówimy, wejście jest bardzo przystępne, niska bariera wejścia, rozumiem. Ale kiedy się to zwraca, tak? Czyli no każdy, który szuka biznesu franczyzowego, mimo że to i tak jest bardzo niewielka kwota, żeby do państwa przystąpić, no ale może jednak zadać pytanie, jest to jakiś rodzaj inwestycji, prawda? I po ilu mogę liczyć na zwrot z tej inwestycji, a później co mogę zaplanować, czyli na jakie zyski mogę liczyć współpracując z państwem, tak? To jest bardzo takie pytanie. Pytanie, myślę, które będzie naszych tutaj słuchaczy, widzów interesować. Jakby pan mógł tutaj trochę nam tajemnicy może udzielić, jeśli to nie jest jakieś zastrzeżone know-how oczywiście. Oczywiście. Jeżeli chodzi o zwrot, to zdarza się to już nawet w pierwszym tygodniu, ponieważ to, z czego wynika ten brak opłat stałych, ja jeszcze do tego na chwilę wrócę, oparte jest o sposób, w jaki zarabiamy. U nas zawsze jest podział 50-50. Czyli dzielimy się 50-50 zyskiem, tak? Czyli gramy właśnie wspólnie do jednej bramki. I teraz tak, flagowy produkt, którym jest opłatność konsumencka, w zeszłym roku był pobity rekord, dzisiaj mamy październik i jest już pobity rekord z zeszłego roku, jest tendencja wzrostowa. Jest to produkt, który jest bardzo łatwo znaleźć klienta na taki produkt i wystarczy dwóch, trzech klientów, którzy na taką usługę i już zwraca nam się ta inwestycja początkowo. No długi, przepraszam, że wejdę słowo, no ale długi ma prawie każdy, prawda? Kto nie zna kogoś, kto nie ma długów. To inna sprawa, czy je oczywiście w terminie reguluje, ale też są różne jakby koleje życia, ale tak naprawdę też te statystyki gdzieś tam sobie śledzę, no to zadłużenie firm, czy nas jako konsumentów także galopuje niestety. Tak, to chyba w dobrą stronę to nie zmierza, co pewnie państwu dmucha w żagle swoją drogą. Ja tak zawsze mówię, że niestety jest to bardzo dobry czas na tego typu biznes. I tutaj ważny jest też czas, ponieważ nie wiadomo ile będzie trwała taka sytuacja, natomiast ta hossa na rynku to jest na pewno 2-3-4 lata do przodu. I chodzi tutaj o szybkość działania. Dlatego chcemy naszą sieć rozwijać jak najszybciej, aby
do tych klientów dotrzeć w jak najszybszy i najskuteczniejszy sposób i w jak najwcześniejszym etapie im pomóc, co będzie później też korzystne dla nas, ponieważ każdy klient zadowolony poleca kolejnego. Faktycznie jest teraz tak, że aby znaleźć osobę zadłużoną, wystarczy zamknąć oczy i rzucić kamieniem w dowolną stronę. Natomiast ważne jest to, że zwiększa się też świadomość społeczna, społeczeństwa, że jednak są takie usługi i są takie rozwiązania. Natomiast bardzo ważne jest, aby do tych klientów też dotrzeć. My tego uczymy, mamy na to sprawdzone sposoby, nasze lejki sprzedaży, nasze konkretne metody marketingowe. Franczyzobiorca dostaje od nas pełen zestaw narzędzi, który jest potrzebny do pozyskania takiego klienta. Oprócz narzędzi i wiedzy dostaje też wsparcie na każdym etapie, ponieważ pomówmy jeszcze trochę o tej grze do jednej bramki. Nam zależy na tym, aby każdy franczyzobiorca osiągnął jak najwyższy wynik. Dlaczego? Dlatego, bo podział jest na pół na pół. No, jest to biznes. Wydaje mi się bardzo logiczne, tak. Tak, jest to biznes, a że przy okazji pomagamy ludziom, no to, to jest to bardzo przyjemny biznes. Więc to wsparcie jest nie tylko w zakresie prawnym, który jest oczywiście niezbędne, ale jeszcze w zakresie marketingowym, tak? Czyli oprócz tej wiedzy, którą dajemy, no jest, są osoby, które na każdym momencie współpracy pomagają, aby ten marketing był skuteczny. Faktycznie jeszcze jest jedna bardzo ważna zaleta tego biznesu dla osób, które nie lubią sprzedawać. Tutaj się raczej nie sprzedaje. Tutaj do nas klienci przychodzą jak do lekarza, tak? Czyli patrzymy, jak możemy tutaj klientowi pomóc, nie musimy go do niczego przekonywać, tylko tak naprawdę zrozumieć, dowiedzieć się, ustalić, jaki ma problem, zdiagnozować go i za pomocą naszej centrali go rozwiązać. Także to też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe porównanie, ale tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej pierwszej części tutaj odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, tutaj wspomniał Pan, że inwestycja się może zwrócić już w niektórych przypadkach, tak zrozumiałem, tak? W pierwszych tygodniach czy tygodniu, takiego słowa Pan użył, no to tak szybko licząc, wychodziłoby na to, że te zyski w miesiącu no, są dość znaczne, tak? To znaczy, biznes z reguły kalkuluje się na zwrot, no na pewno nie w pierwszych miesiącach, tak? Najczęściej inwestycja, wiadomo, jest też często podparta kredytami, ale raczej gdzieś tam amortyzuje się, tak? I można liczyć nawet po dwóch, trzech latach na zyski z jakiejś inwestycji. Tutaj Pan wspomniał, że zyski są już zwrot, no i co za tym idzie, już po zwrocie następują takie czyste zyski netto, są już w pierwszych tygodniach, czyli jakby chciałem jakby zapytać, gdzie jest, na czym polega ten sukces, tak? W sensie, bo rozumiem 50 na 50, czyli bardzo uczciwy, fajny zysk dla franczyzobiorcy, nie jest to 10%, czy marża 2-3%, tak? Tylko 50 na 50. Czyli no, rozumiem, że to jest trend jakby na to teraz, tak? W sensie, no bo musi być bardzo duży popyt, żeby zyski wystąpiły w pierwszym tygodniu. Już mógłby Pan coś przybliżyć, jakie są może maksymalne widełki, czy ile zarabiają, mówiąc wprost, Państwa franczyzobiorcy. Pewnie są to na jakieś, nie wiem, czy jawne dane, no ale z grubsza jakby Pan mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, bo zawsze te kwestie finansowe no, widzów najbardziej interesują po prostu. Oczywiście, jak jeszcze wcześniej wspomniałem, popyt niestety jest bardzo duży i nie powiedziałem jeszcze ważnej rzeczy, którą chciałem zostawić tutaj na koniec. To, że nasze metody pozyskiwania klientów są skuteczne, potwierdzam i tak jakby to, że na tym biznesie da się na pewno zarobić, potwierdzamy tym, że dajemy na początek każdemu franczyzobiorcy pulę, określoną pulę klientów z naszej kampanii marketingowej. Te sytuacje, w których ten zwrot zdarza się w pierwszym tygodniu, najczęściej wynikają właśnie z tej puli klientów, którą dajemy do obsługi klientowi. Czyli wynika... nie tylko marketing, tak? Przepraszam, że tak wejdę w słowo.
bo franczyzobiorcy często mówią, że będą wspierać, prawda, franczyzobiorcę w tym pierwszym etapie marketingu, ale państwo dają gotowych, rozumiem, już klientów, gdzie można zadzwonić, czyli coś więcej, rozumiem, nawet niż sam marketing, który gdzieś tam teoretycznie leci jakaś reklama, tylko stricte już no, końcowy wynik marketingu, czyli klienta, który przez ten lejek przeszedł i tego klienta państwo przekazują, stąd wynika ten szybki zwrot, tak? Tak to rozumiem. Tak, tych osób zainteresowanych jest naprawdę zatrzęsienie, takich osób zgłaszających się do nas dziennie jest ponad kilkaset. Te osoby konkretnie zgłaszają się do nas z zapytaniem o usługę, o jakiś problem związany z zadłużeniami. I można powiedzieć, że są to osoby takie gotowe na talerze, do których no, po odbyciu szkolenia, po wdrożeniu przez nas można już zacząć obsługiwać. Tak? Po takim wdrożeniu franczyzobiorca jest przygotowany merytorycznie, aby zebrać te najważniejsze informacje, zrobić ten wywiad, po to, aby uzyskać jak najwięcej szczegółowych informacji i później już przekazać do centrali. Czyli też ta praca, która jest do wykonania z klientem, którego przekazujemy, nie jest obarczona żadną odpowiedzialnością albo nawet nie ma za bardzo ryzyka pomyłki, bo całe ryzyko jest po naszej stronie. Tak? Także jest to prosta i przyjemna praca. No tak, no to też może taką rąbek tajemnicy jakby uchylę. Państwo dodali się do naszego katalogu franczyz, zresztą zachęcam także wszystkich innych franczyzodawców. Natomiast pamiętam, to było chyba kilka miesięcy temu, jakoś tak, pamiętam, przed wakacjami na pewno. I wiem, że przyszła taka aktualizacja tutaj do nas, do redakcji od państwa, żeby zaktualizować ilość jednostek, które państwo posiadają. No to aż tak się nawet zastanawialiśmy, czy to jest jakby możliwe, bo praktycznie ponad 40 czy nawet 57 wychodziło franczyz miesięcznie. To jest no, chyba jedna, myślę, że największa ilość, bo mówię, aktualizują nasi partnerzy te swoje wizytówki, no to w takim tempie jeszcze nie widziałem, żeby się jakaś franczyza rozwijała, żeby otwierała kilkadziesiąt franczyz miesięcznie. Więc jakby chciałem, żeby może pan to lekko też skomentował i też korzystając z okazji powiedział, okej, bo kwota niska i możliwości zarobku okej, ale może jakby z czego wynika aż takie zainteresowanie, no bo tak patrzę statystyki, zresztą bardzo często przeglądamy różne katalogi, patrzymy jak się szybko sieci rozwijają, no i tak szybko rozwijającej się sieci franczyzowej, ja szczerze mówiąc w Polsce jeszcze nie widziałem, więc jakby no skąd to się bierze i czy też spodziewaliście się aż takiego sukcesu, bo patrząc na, może nie, w tej branży nie ma, ale nawet na konkurencyjne franczyzy można liczyć na 2, 3, może 10 franczyz w miesiącu, ale kilkadziesiąt franczyz, czy przewidywaliście aż taki boom na tą waszą franczyzę? Jakby pan mógł to trochę może skomentować też. Oczywiście nasza sieć powstała na początku tego roku i tak jak powiedziałem, ona była odpowiedzią na tą sytuację, która zdarzyła się na rynku przez cały rok 2020. Tak? To nie trwało 5 minut. To nie jest tak, że grupa prawników sobie usiadła i wymyśliła, ok, to otworzymy sieć placówek oddłużających. Chodzi o to, że jeszcze w połączeniu ze zmienioną ustawą, która w zeszłym roku znacznie ułatwiła ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nagle otworzył się ogromny rynek. Nie trzeba nikomu tak jakby tłumaczyć, jaki ten kryzys był głęboki, jak wielu branż na wszystkich stopniach dotknął i to zawsze wiąże się z takim finansowym krachem. I teraz tak, my wiemy, że chociażby w oparciu o te dane statystyczne, te ilości upadłości konsumenckich w roku poprzednim i w tym w porównaniu do okresów lat jeszcze wcześniejszych, tak? Jako prawnicy, którzy wykonywaliśmy takie upadłości od lat,
no, po prostu widzieliśmy, jak ten rynek się rozwija w jakiś sposób, więc trzeba teraz wymyślić, jak do tych klientów dotrzeć w sposób jak najskuteczniejszy. I stworzyliśmy rozwiązanie, które będzie sytuacją win-win, tak, czyli wygrany-wygrany, gdzie nie będziemy musieli tworzyć wielkich struktur, wynajmować lokali, zatrudniać ludzi, tylko każdemu umożliwimy, naszemu partnerowi, prowadzenie własnego biznesu, w którym on może się zaangażować i mieć bardzo duże zyski, dzięki temu, że nie tworzymy struktur. Ale też widziałem, tak, przepraszam, że powiem, widziałem też stacjonarne jednostki gdzieś jeżdżąc po Polsce. Nie wiem, ile ich jest też. Że widziałem, że u nas w katalogu, że tam kilkanaście ich jest. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualna liczba. To może pan też powiedzieć, ale generalnie widziałem, że są też stacjonarne punkty. Nawet oczywiście. Na fanpage'u gdzieś u państwa widziałem jakieś zdjęcia z otwarcia. Więc jakby tutaj z mobilnych, ale widziałem, że też takie, to jakby czym to się różni? W sensie, nie wiem, ci mobilni otwierają stacjonalne, czy jakby pan mógł coś powiedzieć też na ten temat? No, tak, mobilna franczyza jest na ten moment no, gorącym produktem. Natomiast jest oczywiście też tradycyjna forma, czyli placówka stacjonarna, placówka premium. Wtedy jest to lokal zrobiony według naszego projektu. W cenie zawarte jest wyposażenie oraz urządzenie lokalu, czyli franczyzobiorca zostaje też oczywiście właścicielem tego sprzętu. Natomiast tworzymy wtedy taką placówkę z prawdziwego zdarzenia, która wygląda w sposób bardzo ładny, estetyczny i prowadzimy taki biznes zdalnie, co też ma wiele swoich plusów. Natomiast faktycznie jest taka możliwość, jest on obok, jest to bardzo możliwe, elastyczne takie przejście z placówki mobilnej na placówkę stacjonarną, ponieważ część z naszych franczyzobiorców po jakimś czasie wdrożenia, czasami jest to miesiąc, czasami jest to więcej, decyduje się na otwarcie placówki stacjonarnej. Tak? Wtedy... To jest taki fajny element sprawdzenia partnera biznesowego, nie? No bo wiadomo, marketing marketingiem, wszystkie franczyzy, prawda, jakiś marketing mniejszy czy większy prowadzą, no ale jednak ten dowód, prawda, ten proof taki, że ktoś może sprawdzić partnera, też jest ciekawy, tak, że mogę, jakby jest możliwość, rozumiem też rozwoju w tej sieci, nie? Że mogę sprawdzić i ewentualnie, no i faktycznie to kilkanaście placówek stacjonarnych, gdzieś tam widziałem, że u państwa w katalogu jest. No tak, mówiąc potocznie, jest to trochę na zasadzie zamoczenia nogi w wodzie, tak, zobaczenia jaka ona jest, czyli w momencie, kiedy otwieram sobie placówkę mobilną, ta kwota jest niska, więc ryzyko nie jest duże. Widzę, że faktycznie się to sprawdza. Widzę, że podoba mi się to, w jaki sposób potem ludzie no są tak jakby, ta relacja z nimi jest ciepła, tak, czyli jaką mam z nimi relację, przychodzą na placówkę stacjonarną i jest to już wtedy no, taki biznes, można powiedzieć, poważny bardzo, bo jest już, robimy te placówki w takim bardzo fajnym stylu, ze smakiem, także no, wygląda to bardzo prestiżowo. To w ogóle bardzo ciekawe rzeczy tak naprawdę pan mówi. Ja też chciałem tutaj nadmienić, że mamy też jakby ograniczony czas naszego live'u, z reguły staramy się utrzymać jakiejś takiej konwencji, powiedzmy pół godziny, 40 minut, także będziemy się pomału zbliżać do końca dla wszystkich. Jeszcze mam do pana Kamila, jeszcze chciałbym, żeby pan Kamil chwilę został z nami, mam jeszcze kilka pytań, ale tak tylko wtrącę, że dla wszystkich, którzy chcieliby więcej informacji, też zapraszam na franczyzowo.pl, tam jest namiar właśnie do sieci placówek antywindykacyjnych. Ale panie Kamilu, zawsze pod koniec taka seria standardowych pytań, to znaczy okej, był ten rok, w tym roku co się działo z rozwojem państwa sieci, no my obserwowaliśmy, myślę, że niektórzy nasi widzowie także, no sukces niewątpliwy, jakby w ciągu roku być liderem rynku franczyzowego w Polsce, w branży bardzo unikalnej, tutaj nie są to komplementy wyssane z palca, tylko no fakty faktycznie, bo są państwo na tym rynku antywindykacji myślę, że jedyni, a szczególnie w takiej formie, no to jest niewątpliwe, natomiast co dalej? No bo okej, jakby
jeszcze można więcej tego otworzyć, czy jakie mają Państwo plany na może końcówkę tego roku, bądź nawet zahaczając już o lata następne, czy nie wiem, Państwo, czy zarząd mają już jakieś stricte plany w tym zakresie? Co się będzie dalej dziać z Państwem? Tak, na pewno najważniejszym planem na końcówkę tego roku jest maksymalne rozwinięcie sieci franczyzowej po to, aby już w mocnej strukturze zawiązanej przez kolejny rok w takim stabilnym, w stabilnej konfiguracji oddłużyć jak największą ilość Polaków, mówiąc biznesowo, zjeść jak największy kawałek tego tortu, który jest na rynku, tak? Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ nie wiem, czy to będzie rok przyszły, ale raczej rok 2023 planujemy. W zasadzie już jest to pewne, tylko nie wiemy dokładnie, kiedy to się stanie. Będziemy rozwijali działalność naszej kancelarii o kolejne gałęzie prawa, tak? Czyli nie będzie to tylko stricte związane z zadłużeniami, ale będzie się można do nas zgłosić w każdej sprawie. Natomiast teraz skupiamy się na tym, na tej potrzebie, która jest na rynku największa i to jest po prostu no... To też pokazuje, że mają Państwo no, nos biznesowy też, tak, ale też takie biznesowe zacięcie, no bo jakby taka jest prawda, trzeba się skupić na tym, na czym jest największy popyt ze strony klientów, prawda, a nie działać pod prąd, tylko raczej robić to, czego ludzie w tym momencie oczekują, a myślę, że no ludzi tak. Do oddłużania raczej w Polsce przynajmniej no, nie zabraknie. Dokładnie, no trochę nie ma sensu w zimę sprzedawać lodów na ulicy na tej zasadzie, tak, czyli teraz jest taka potrzeba i ten rynek jest ogromnie nasycony i dlatego mimo takiego ogromnego wzrostu rozwoju naszych ilości naszych placówek, cały czas jest to jeszcze mało. Czyli ile tak naprawdę, nie wiem, docelowo w takim kraju mamy 38 milionów ludzi, wiadomo, dzieci pewnie zadłużone nie są, ale osoby starsze oczywiście, że są, tak? To są bardzo często te przypadki, więc ile może być osób? 25, 22 miliony na przykład takich konsumentów, plus jeszcze ktoś tam za granicą. Ile, kiedy, czy ta sieć się jakby w sensie, do ilu można dobić u Państwa w sieci, nie? Czy jest jakaś estymacja na to, czy jak to wygląda? Na ten moment ciężko nam jest to oszacować, ponieważ tendencja jest cały czas wzrostowa. Natomiast jeżeli chodzi o tą naszą strukturę, no, wygląda to w ten sposób, że do końca tego roku na pewno planujemy rozwój, ale na początku przyszłego może on gdzieś stopniowo hamować, ponieważ no, każdy franczyzobiorca, który do nas dołączy, też się rozwija, tak? Też coraz więcej stanie z tych klientów obsłużyć, jest w stanie zatrudnić pracowników i właśnie zależy nam, żeby rozwijać sieć jakościowo, a nie ilościowo. Dlatego to też jest bardzo, bardzo fajne, co Pan mówi, no bo to pokazuje, że jako sieć też dbają Państwo o przyszłość franczyzobiorców, prawda? Czyli nie wzajemnej konsumpcji. Ja też nie chciałbym tutaj nazw wymieniać niektórych franczyzodawców, ale pewnie też domyślamy się, o kogo może chodzić. No często jest punkt na punkcie, prawda? Idziemy osiedle, mamy punkt, zaraz drugi punkt i niektóre lokale wzajemnie się konsumują, tak? A tutaj rozumiem, że no nie o to chodzi, tak? Tylko żeby każdy miał wycinek tego tortu dla siebie. Polska jest duża, jest dużo osób, ciągle tych ludzi też przybywa. Może na nieszczęście Państwa szczęście, ale kolejne jakieś lockdowny czy inne rzeczy, tą sytuację ekonomiczną tak nadszerpują z nas, obywateli. No jeśli nie ma tej konsumpcji wzajemnej, no to jest coś bardzo pozytywnego, że Państwo jakby też w tych swoich planach biznesowych to zakładają po prostu, tak? Zdecydowanie tak. Tutaj też ta nazwa, której nie mówimy, no to są też często, bardzo często te osoby zostają naszymi klientami, tak? No niestety. Natomiast my jesteśmy jak mrówki. To takie pan, widzę, trochę tajemnicy uchylił, ale to dobrze, bo też po to robimy nasz kanał, żeby już na ciekawostki naszym widzom
przedstawiać. Panie Kamilu, bo naprawdę temat jest mega ciekawy i dotyka każdego z nas, nie ma co mówić, a też jakby ja sam miałbym jeszcze więcej takich pytań, żeby technicznych nawet związanych, bo jestem też jakby pod wrażeniem szybkości po prostu, tempa rozwoju państwa, ale też zbliżamy się do naszych tutaj 40 minut naszego wywiadu. I jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się więcej, bo myślę, że poruszyliśmy kilka ciekawych kwestii, ale na pewno wszystkiego nie wyczerpaliśmy, czyli dowiedzieć się więcej, o coś zapytać, może już zabukować sobie jakieś miasto, bo też wiem, w katalogu franczyz taką informację wyczytałem, że też franczyzobiorcy mogą liczyć na wyłączność terytorialną, tak? A Polska też no, jest ograniczona terytorialnie, wiadomo, więc jakby ktoś chciał już przystąpić do sieci, dowiedzieć się więcej, co miałoby zrobić w tym momencie, jakie są takie kroki, żeby, nie wiem, skontaktować się z panem, czy dołączyć do sieci, co dalej dla osób, które będą oglądały nasz wywiad dzisiejszy? Najlepiej jest wejść na naszą stronę internetową, zapraszam na www.placówkaantywindykacyjna.pl lub bezpośrednio skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie. Myślę, że tutaj pan Robert udostępni później kontakt. Tutaj tak, ja tylko nadmienię, że na franczyzowo.pl w zakładce tutaj właśnie naszego partnera, też placówki antywindykacyjnej, są pewne dane do pana Kamila, a też widziałem zresztą, że na stronie głównej, tak jak pan Kamil słusznie powiedział, też chyba w stopce widziałem jest kontakt do działu franczyz. Nie wiem, czy to jest do pana bezpośrednio. Tak, jest kontakt do działu franczyz. Jest to kontakt bezpośrednio do mnie, także każdą osobę zainteresowaną zapraszam, wytłumaczę indywidualnie wszelkie kwestie i zapraszamy do współpracy, zapraszamy na pokład. Tak, tutaj, tak, zgadza się. Bardzo dziękuję za wywiad. Tutaj na naszym właśnie tej wizytówce jest dość szczegółowy nawet opis działania tego systemu, a także odnośnik do państwa, do strony, tam do formularza dla osób, które chciałyby się zgłosić. Ja mam nadzieję, panie Kamilu, że będzie pan naszym gościem może w przyszłym roku i ciekawe, czy będzie jeszcze więcej tych franczyz miesięcznie, na przykład nie wiem, 100, 150 miesięcznie jest taka możliwość, bo to już byłby, no mówiąc, rewolucja nie tylko na rynku prawnym, ale to byłaby rewolucja chyba na skalę Europy w ogóle, podpisywać i tworząc tak szybko rozwijającą się sieć. Zeszły rok. Pan czas na taki wywiad jeszcze po świętach? Panie Robercie, dla państwa portalu bardzo chętnie znajdę zawsze czas. Natomiast jak to będzie, wiemy, że rok poprzedni pokazał nam, że wszystko może się zdarzyć. Nie znamy dnia ani godziny, więc może być tylko lepiej albo gorzej, ale znając życie, no na pewno, myślę, że na pewno za rok nie będziemy się jeszcze zwijać. No tak, tutaj dla państwa im gorzej, tym lepiej, można powiedzieć, prawda? No bo te tematy związane z... Tak, tak. No nic, bardzo jest to ciekawe. Bardzo panu dziękuję za wywiad. Spotkamy się jeszcze na pewno nie raz. Ja też w ogóle śledzę media franczyzowe, już to wspominałem, no to jest jakby nasza działka i też widzę, że w coraz większej ilości kanałów się państwo pojawiają. Wcześniej jakby tak bardziej literalnie, na zasadzie jakichś wizytówek, a teraz widzę, że jest pan dość osobą zajętą. Też nawet tutaj dogrywając nasz kalendarz dzisiejszej rozmowy, też nam było ciężko ten kalendarz spiąć. Więc widzę, że pan też, nie wiem, czy to jest kwestia ilości rozmów odbywanych dziennie, czy też jakichś spotkań w innych mediach, czy jakby co pan tak zajmuje teraz najwięcej czasu w ciągu dnia? Jeżeli chodzi o takie wywiady udzielane, to zrobię wyjątek tylko dla pana, panie Robercie, natomiast cały czas można powiedzieć, że mój telefon się pali. Zgłoszeń dziennie jest naprawdę dużo, a każdemu chcę poświęcić no, wystarczającą ilość czasu, aby gdzieś upewnić się, tak, żeby też franczyzobiorca startujący był przekonany, tak, to jest dla mnie, nie robił jakiegoś pochopnego ruchu, tak, czyli lubię mieć tą świadomość, to przekonanie, że klient z pełną świadomością decyduje się na współpracę i nigdy później tego nie żałuje. A okay, być może w przyszłości zapraszam pana, panie Robercie, z kamerą do jednej z naszych placówek. Oczywiście, jak tylko takie zaproszenie państwo wystosują, weźmiemy ekipę i przyjedziemy do państwa, może jakiś materiał na miejscu nagrać. Mam nadzieję, że będę w roli redaktora
chociaż życie, tak jak pan wspomniał słusznie, różnie może się układać, bo może i będę musiał kiedyś skorzystać z państwa w roli po prostu klienta. Też tak może być. Okej, bardzo panu dziękuję, panie Kamilu. Życzę panu miłego dnia. Wszystkich widzów zapraszam na franczyzowo.pl. Tam jest kontakt do pana Kamila, do placówek antywindykacyjnych, albo bezpośrednio na social media, bo też widziałem, że nie działacie. Tam wszystkie dane też kontaktowe i opis państwa firmy nasi widzowie mogą znaleźć. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam także na pozostałe wywiady, które też cyklicznie zamierzamy w tym roku jeszcze prowadzić z franczyzodawcami. I tyle. I życzę państwu miłego dnia i powodzenia w rozwoju zarówno systemów franczyzowych, jak i franczyzobiorcom w prowadzeniu własnego biznesu. Dziękuję ja państwu. Bardzo dziękuję panu Kamilu, panie Kamilu. Ja również bardzo dziękuję, panie Robercie, i pozdrawiam wszystkich oglądających.